Witam w piątym odcinku Gothic 2 Noc Kruka. Dzisiaj postaram się, aby Gildia Złodziei na mnie zwróciła uwagę. Czyli wystarczy, że jednego z nich wydam Straży Miejskiej. To naprawdę nie mój problem. Przy okazji zarobię trochę kasy. Ja bym tego nie zrobił. Nie, ale większość stracę, jeśli dobrze pamiętam. Ale to nie ma znaczenia i dlatego możemy od razu przejść do interesu. Dobra, teraz jak Moe widzimy, próbuje nas namówić, abyśmy wyszli do knajpy za 50 sztuk złota. My odmawiamy ładnie i będziemy z nim toczyć bój. Oczywiście facet przegra. Nie ma z nami szans. Jestem za dobry na miecze. Chociaż on miecza nie ma, tylko ma fałkę. Uderz go! No, lepszy strój od nas. Ale... a dobra, nie wiem. Co ja się tam będę odzywał? Widzę tam starego znajomego z pierwszej części. Laresa. Dobra, teraz porozmawiamy z karczmarzem Cardiffem. Jak leci? Jeśli chcesz coś do picia, to jak powiesz, że ja chcę coś do picia, to co my mamy kupić? Oczywiście, niech przyszliśmy po picie, tylko po informację. Interesują mnie najnowsze wieści. Nie widzę w twoim ręku zakiewki. Tak, informuję, że za informację przyjmuję 10 sztuk złota, ale my porozmawiamy z nim tak, że będziemy płacić tylko 5 sztuk złota. Dobra, dobra, obniżę cenę do 7. No jak już tak rozmawiamy, to powiem, że po zakończeniu tej miłej rozmowy na temat informacji, no to zapytam go o specjalne zlecenia. Oczywiście, aby ten jednego z członków Gildii Złodziei przymknąć. No, gdzie znajdziemy pracę? Ale to jeszcze nie to, bo mówi, że w porcie będzie, jest ciężko, więc abyśmy udali się do dolnej części miasta. Oczywiście tam już pracę mamy u Kowala Harada, ale mówimy specjalne... Nie to kliknąłem. Jeszcze raz muszę wchodzić. Dobra. Coś specjalnego. Czy w okolicy można dostać jakieś specjalne zlecenia? Oczywiście poinformuje nas o tym, abyśmy się udali do niejakiego Nagura. Siedzi tu akurat przy stoliku. Taki zmulony, taki najarany. Dobra, kończymy. Porozmawiamy sobie z facetem. Hej, ty! Tak, informujemy go, że karczmarz nam powiedział, że może mieć dla nas zadanie. I więc jak dobrze z nim zagadamy, to dostaniemy, podzielimy się zyskami w połowie, ale to powiem, że nie jest prawdą. Więc wolę go zrobić 10 sztuk więcej, bo on zapłacić może nam po zakończeniu misji 140 sztuk złota, a normalnie zarobić możemy 50 za dostarczenie przesyłki. No dobra, dzielimy się po, 50 za... dzielimy się po połowie. O czym ja mówiłem? A, 50 za dostarczenie przesyłki właścicielowi i dodatkowe 100 sztuk złota za ten wydanie przestępcy, czyli tego tu oto na górę za zabicie wcześniejszego posłańca. Baltram zatrudnia posłańca, który dostarcza mu towary z farmy Akila. A właściwie to zatrudnia. Mamy udać się do Baltrama, wziąć od niego zadanie, aby wziąć przesyłkę od nie, od pójść po przesyłkę na farmę do Akila. Ja zaś sprzedam ją temu, kto zdecyduje się zapłacić. I wtedy on sprzeda tą paczkę. A wcześniej poinformował, o, co będziemy mieli z tego. No to informuje nas właśnie, że
Dostaniemy 400 sztuk złotych, ale co z tego właśnie nie jest prawdą. Tylko dodam 140, bo jakiś interes pójdzie nie tak. Dobra, więc wyruszamy w drogę. W porządku. Doskonale. W takim razie ruszaj w drogę. Dobra. Zakończyliśmy rozmowę. No, obywatel idzie. Aha, schodzimy do Laresa. Łamemy ten ornamentu jeszcze mu nie damy, bo później nas zaprowadzi do farmy Onaru. Jakbyśmy dali mu ornamentu, musielibyśmy mu znaleźć zastępstwo. Nie. Tak, rozmawiamy, że uciekł z kolonii jakoś tam. Z Lee. Tak, pamiętam. Pamiętasz mi, dowódcy najemników, jak zwykle. Oczywiście, że pamiętam, Lee. Więc wydostałem się z nim z kolonii, zaraz po tym, jak bariera została zniszczona. Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara. Najgorzej będzie zdobyć na samym końcu statek. Chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich... Palladynu, bo będzie trzeba przekonać sędziego. Powiedz mi coś o Lee i jego najemnikach. Co konkretnie chcesz wiedzieć? Jak dostanę się do gospodarstwa tego właściciela? To dość proste. Później znam, później, chyba w następnym odcinku, jeśli to jeszcze powiem, pójdziemy może na farmę Onara już, aby wziąć zadania dla najemników. Dlaczego ty nie jesteś? Ale jeszcze nie jestem pewien co do tego. Tylko że nie na farmie. Bo nie wiem, czy uda mi się teraz dojść do wysłany na posterunek. Statek odpłynął bez nas. Do gildii złodziei, tam gdzie przebywają. Dobra, więc ruszamy dalej. Tu po prawej mamy kartografa Brahima. Kupimy od niego mapę. Ale w okolicznych terenów, bo miasta nie potrzebuje, bo akurat wiem, gdzie co jest. A mapa tak się przyda, bo zajmuje się na przykład, jak to powiedzieć, skoro jesteś tu, jak udamy się na przykład nie jest drogi, za, niedaleko plaża jest, jak teraz patrzymy, to po prawej stronie tam, jak się popłynie, to jest taka plaża, tam znajdziemy pirata o imieniu Skip i on na mapie zaznaczy nam położenie przywódcy bandytów, a za tym tutaj budynkiem mieszka Arlik, jeśli dobrze pamiętam. I on urządza walki za pieniądze. Ale to jest dobry sposób też zarabiania pieniędzy, ale powiem, że nie dam rady. Znam inny też sposób, ale to w późniejszych odcinkach zademonstruję. Dobra, teraz będziemy mieli krótką przechadzkę na farmę Akila. No, widzę Baltrama. No, od razu zagadał, czy szukam pracy. To jest coś dziwnego. No, 50 sztuk złota zawsze jest coś. Mój chłop, a ile na tym. Dam ci 50. Świetnie. Chociaż nie wiem, co bardziej mi się opłacało teraz, jak się zastanawiam. Bo na przykład, stary znajomy, może nie taki stary, z tej serii. Dobra, zakończyliśmy przynajmniej misję. Dobra robota. Sara jest. Bo na przykład tam, tutaj jest, przed wyjściem spotkamy. Majątek, więc przyjdź do mnie, jeśli potrzebujesz broń. Miałeś dać mi broń? Dokładnie. Masz. Spotkamy jednego ze strażników miejskich. Brakuje jeszcze 420 punktów doświadczenia, będę miał następny poziom. O, Mika ma na imię. O, co już teraz jest tu. A podamy, że z farmy. Farmer. Tak informuje nas o zagrożeniu, jakie są, czają się w lasach. Co to za straszliwe niebezpieczeństwa? Wiele rzeczy. Założę się, że będziesz krzyczeć o pomoc, jeszcze zanim dotrzesz do następnego zakrętu. Dobra, przypuśćmy, że będę potrzebował pomocy, to ile mnie to będzie wyniesie? 10 sztuk złota, więc. Ile będzie mnie ona kosztowała?
Jestem skromnym sługą. Tak się teraz jak zastanawiam, nie sprawia mi radości wyzyskiwanie dobrze zrobię obywateli. Mówiąc lordowi Andrejak, niewielkie wsparcie finansowe. Nagór zabił swojego wcześniejszego posłańca Baltrama na początek i odbierając 50 sztuk złota. Na ta samo mi teraz wychodzi, mu wydaje 10 sztuk złota, dostanę 50, to tak jakby mi się redukuje. Mam tylko jedną prośbę. Nie przybiegaj do mnie z każdym. Dobra, teraz poinformujemy kolegę. Hej, ty. Potrzebuję pomocy. O tym, że na farmie Akila znajdują się najemnicy. I tak powtórzę to kilka razy, aby zdobyć punkty. Bo właśnie pokażę fajną sztuczkę. Tu jest błąd w tej grze, bo teraz na przykład, o jak znowu klikam, potrzebuję pomocy. To mogę znowu, że farmer Akil został zaatakowany. Ja tak kilka razy powtórzę. Aż doświadczenie, aż poziom mi skoczy i później pójdziemy dalej. Po drodze, jeszcze troszeczkę. No, z trzy razy może, czy cztery razy tak klikać. Po drodze spotkamy kilka zwierzonek. Oczywiście postaram się też atakować, ale zostawię większość mogę zostawić jemu. Bo to jest w końcu strażnik miejski, więc... Zastanawiając się jeszcze, czy jak tutaj wyczyści mi teren, no to czy wszystkim będę potrzebował czy będę potrzebował tą pomoc Leresa, czy nie? No już poziom widzę wbity. Bo tak idąc, tu będą tylko dzisiaj trzy wilki. Ja sobie zaraz będę zbierał. No, jeszcze nie zabiłeś? No. Trzy wilki. Chyba szczur. No chodź, parszywa bestia. Chyba dwa gobliny, jeśli dobrze pamiętam. No już... No nie, no zabił mi za mnie wilka. Dobra, tak. On niech zajmie się wilkiem, ja sobie pozbieram trochę roślinek. Wezmę sobie przy okazji futro. Dobra, wracam do zbierania roślin. Gdzieś to, że pamiętam, to tutaj chyba gdzieś będzie jedna z najrzadszych roślin w grze. Szczaw królewski jest. No, były chyba jednak dwa szczury. To będzie jeden goblin, jeśli tak. Okej, dojdziemy za nim. Jak dojdziemy, to szkoda, że jak dochodzimy, nie dostajemy kolejnego punktu doświadczenia. Ale tylko będzie dwóch najemników do pokonania, więc poradzą sobie wszyscy. Farmerom zabiorę jeszcze. Nie no, mogę nie brać nic. Zaczekaj na mnie, hej. Ucieka mi kolega. No dobra, gonimy go. Już widzę farm Akila. Dobra, idziemy tak. Już się powinien... Jeszcze trochę musimy zdobyć doświadczenia. Dobra. A teraz zakończmy. Rozerwę cię na kawałki. Dobra, zagadamy jeszcze raz. Dostaniemy kolejne 50 sztuk doświadczenia. No tam farmerzy się zajmą na razie najemnikami. Okej, chodźmy. Ej, jak będę tylko sobie zbierał rzeczy. Dobra, no farmera zabili. Jak miło. To twój. O, kolega ma dwie bryłki złota, więc... Nie! Dzięki. Już nic nie wezmę. No to chyba, to może parę sztuk złota. Nawet złota nie masz. Nie zabrała mi nawet oręż. Opiekuje się twoją bronią. Dobra, bierzemy przesyłkę. Muszę już... Zobaczmy, czy coś nam zostawił. Daj nam coś, kobieta. Od czasu, kiedy upadła bariera, zrobiło się tutaj bardzo niebezpiecznie. Proszę, masz tu kawałek chleba, odrobinę mięsa, tak. Parę litrów wody. No, trochę to nie dużo, ale zawsze coś. Czy... Tak, wszystko w porządku.
Okej. Dobra, to sprawdźmy teraz, co masz. Zamiast wcześniej to... Dopiero teraz. Okej. No. No teraz dostajemy kolejne 50 złota. Dobra, wracam do miasta. Tak zastanawiam się, czy dałbym radę... No, powinien dać radę, tam trójka bandytów powinna być, więc... No, możemy pójść. Mam akurat 4 zwoje, kuli ognia i 3 lecznicze i 2 światła, więc powinienem dać radę tam 3 bandytom w jaskini. Przy okazji trochę doświadczenia zdobędę, więc mi to nie będzie przeszkadzało. Też nie wiem, ile jeszcze nagrywam. No jeszcze trochę mogę nagrywać, więc... Dobra. Mika nas opuścił. Takie dziwne imię. Mika. Ale ta gra jest ogólnie taka trochę... Nie teges. Lubię w nią grać. Dobra, chodź szczur. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Dobra, szczury załatwione. A tam czeka jeszcze ścierwojad. Ale nie wiem, czemu właśnie nazywają się ścierwojadami. Bo jedzą ścierwa jakieś? Dobra. I raz. Oj, na 3 muszę wziąć. No, strzały mi się skończyły, będę musiał później zakupić w sklepie strzały. Dobra, przygotujmy się, bo to już widzę jaskinię. 3 bandytów będzie w środku, więc muszę to ładnie... O, jeszcze filczek. Chodź. Dobry piesio, chodź. Chodź. Chodź, ten tu się raz. Już słabo bije coś. Trzeba poćwiczyć. Dobra. Mam, dobra, to mam 4 zwoje ognia i lecznicze założę sobie. Siatę na razie nie wykorzystuję. Dobra, zastosuję taktykę. Leci jeden. Dobra, w bok. I 2. No i teraz, no, i teraz uciekać. Nie tego, co trzeba, zabiłem. Albo nawet dobrze. Raz wystarczy. Mam nadzieję. No dobra. Nie wystarczyło. Ale ma chłopak. No, trochę jest niebezpiecznie. Uciekać nie będę. No. Kolego. Muszę zło zabić. Tak, teraz. O. Coraz bliżej. Jeszcze trochę. Mam nadzieję, że mnie nie trafi. No, w końcu jestem zawodowym szermierzem. No. Tak szermierką nikt nie... Nikt tak szermierką nie, mieczem nie włada jak ja, o, tak powiem. Dobra, a zabieramy wszystko, co mają. Nawet owczą skórę. Dobra, kolego, co masz? O, fajnie. Bryłka złota. Coś, co lubię. Dziwnie wyglądająca ryba. Jego nie wydam Lordowi Andres z tego względu, iż jak zostanę... przyjęty do gildii złodziei, to będę mógł z nim handlować srebrem. A srebra zawsze gdzieś się znajdzie. Dobra. Wziąłem wszystko. Dobra, teraz można iść. Dobra, wracamy teraz do miasta. O, czas skóra została. Dobra. To już teren są bezpieczne. Sobie oczyściłem drogę, więc... A. Gdzieś pochodnie... O, jest pochodnie. Trzymam pochodnie. 9 bryłek złota. Ja sakiewki kiedy indziej otworzę. Nic ciekawego. Dobra. No nie, to mało daje życia, ale to... Już daje więcej mięso kopacza. Dobra, zjedzmy trochę. Widzę, że kiepsko mamy z uzbrojeniem. Nie wiem, przyrukałem tego wilka ogólnie, czy nie? Sierwojad. Zostawię cię w spokoju. Chyba mnie zobaczył. A, to już jest nieważne. Teraz powinniśmy się udać do... Lorda André.
później do Baltrama i znaleźć Halvora. Mały wypadek przy pracy. Dobra. Trochę długo to trwa, ale... dziwnie ogień tutaj płonie. Tak. Tak jakby ogień nie nadążał za pochodnią. Nie podoba mi się tutaj w tej części, bo na przykład jakbym chciał teraz wyjąć oręż, to musiałbym pochodnie wyrzucić, a na przykład wieczorem czy coś, to głupie rozwiązanie jest, bo na przykład jak upuszczę pochodnie, no to światło przygasa trochę. No, znajomy Mika, który nam pomógł, a może kiedyś się jeszcze przydasz. Zastanawiam się jeszcze nad odwiedzeniem latarni morskiej. No, tam też są bandyci, oczyścić ją. Kolejne doświadczenie. Bo muszę jak najwięcej doświadczenia zdobyć, bo jak na razie jestem słaby jak karaluch. Bo nie mogę powiedzieć jak mrówka, bo jak mrówka jak nawet na swój wzrost podnosi więcej cięższe rzeczy od swojego ciała. Dobra, teraz wydajemy kolegę na górę. Chcę odebrać na... Dobra. Dostajemy 100 doświadczenia przy okazji. Chciał wykorzystać mnie jako nowego gońca, abym przechwycił dostawy Akila. Spotka go za to sprawiedliwa kara. No, spotka go kara, ładnie. Proszę. I tak z nim nic nie zrobicie oprócz do więzienia. Dobra, wychodzimy. Na razie, Andrze. Jeszcze się kiedyś zobaczymy. Idziemy teraz do Baltrama, tylko ciekawe, gdzie go teraz w środku nocy znajdę. Może będzie tu. O, jest, na samym początku. Halo, Baltram. Dobra. Mam przesyłkę dla ciebie. Doświadczenie kolejne 100, czyli razy 200 doświadczenia dostajemy i zarabiamy 150 sztuk złota. No nie, ale kiedyś kupię. Amulet fajny, ale... Nie ryzykuję z tym amuletem. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda... O, widzę Bartok, już sobie siedzi, ale nic nie pije. Nie może tak dalej być. Brian, masz coś ciekawego? Co mogę u ciebie... Szkoda, że nie masz sali, bo on sobie wykuł miecz. A później bym go opylił za 250 sztuk złota. O, sprawdzę, czy... Nie sądzę, żeby coś się... Nie jestem nauczony skradania. O, to jest kiepsko. Co jest, Konstantino? Pokaż swoje towary. Nie, bieda, nawet roślin nie masz. Jakbym potrzebował ziół leczniczych? Co myślisz sobie, że co? Oj, to nieładnie. Aha, ratkuje broń. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Dobra. Idziemy znaleźć Halvora niejakiego. Po lewej stronie lichwiarz. Kasy od niego nigdy nie będę pożyczał więcej. Raz pożyczyłem. Strasznie duży procent ściąga z ludzi. Idziemy. Nie, no gościu, jak ja cię nie lubię. Zaczepiasz mnie zawsze, jak tędy przechodzę. Na samym początku gry zwłaszcza. Tak, informuję, że to jest najlepsze. Najlepszy burdel, powiem, tak? W całej Myrtanii. A czy to prawda? Czy może jest to najlepszy? Może jest jedynym w Myrtanii. Nie, zaszczyt! Spędzić noc. Dobra. Z Nadią. Długo się będziesz tego gadał? Namiętnym kwiatem stworzonym przez jeszcze mówiłeś o Nadii, rozumiem? Nie będę teraz chodził tam, nawet nie mam potrzeby. O czym inni nawet nie śnili. Dobra. I idziemy. Tu mieszka niejaki Halvor. Rybak. Znaczy jest sprzedawca ryb. Czy rybakiem to on raczej nie jest. Jest śmierdząca notatka. Wychylajcie się
Stróż zaczyna coś podejrzewać. Nic nie róbcie, dopóki nie dopóki znów nie dam wam znać. Halvor. Sklep ryby Halvora. Ej, nie ma go. Weźmiemy coś? Nie, wstała. Dobra, to ja wychodzę. Do widzenia. No, tak, mądra decyzja. Jakbym był całkowicie zły, to bym się już... Już bym ci kości porachował. Może go znajdę tutaj, nie wiem. No facet... Nie wiem, gdzie teraz faceta znajdę. Jest, jest wszystko ładnie. Już gildia złodziei z nami się zainteresowała. Mam spotkać się z jakimś gościem. Fajnie. Informacja była darmowa, ale... Za bardzo się nie przy... Jak wyglądał? No nie, nawet nie chcę widzieć, jak wyglądał. Ale to szczegół. Dobra, co dalej? Jak go nie znajdę? Na górę już przemknęli, całe szczęście. Arlik. Właściciel areny. Za magazynem. Do magazynu się będą się kiedyś udać. Ale to jeszcze nie teraz, bo facet też jest dosyć siła silny, jeśli dobrze z tego co pamiętam. Trzeba chyba iść się położyć spać. Od razu uzupełnię życie. Może będzie tutaj na tym... A nie chcę już. Nie. No, kiedy indziej już złapię za tę notatkę. Dobra. No, widzę już, gdzie mogę się przespać. Dobra, Hanna. Bardzo tajemnicza osoba. Nic się o niej nie dowiem. Dobra, to idziemy na górkę. Teraz się zrzemniemy trochę. Dobra, spać do rana idziemy. Dobra, pochodnie mogę wyłączyć. O, Bartek już tu pije piwo sobie teraz. Przez cały dzień chleje, a wieczorem sobie siedzi na ławce i coś wieje. Niezły patent. Okej. Okay. Gdzie by teraz tu pójść? O, mistrz Torben. Naucz mnie na temat ślusarstwa. Mam nadzieję, że nauczysz. A więc wiesz, czymże byłaby piękna skrzynia bez dobrego zamka? Sam wyrabiam zamki. Dzięki temu mogę mieć pewność, że nie na darmo zrobiłem mocne skrzynie. Że czym by był dobry źle zamek. Źle wykonany zamek można z łatwością zniszczyć, a w Korinis. Dobra, nie będę tłumaczył, bo język sobie złamie. Możesz mnie nauczyć, jak otwierać zamki? O, spłaciliśmy tu Girti, więc nam pomoże. Matea. Fajnie. Wygląda na to, że porządny z ciebie człowiek. Nauczę cię tego, co chcesz wiedzieć. No nie, znowu opłata. Ile? Za darmo. Jestem zadłużony po uszy. Ile chcesz? Potrzebne mi są pieniądze. 200 sztuk złota. No i tak tani. Bo na przykład, czy jakbyśmy dołączyli do gildii złodzieli i chcielibyśmy się nauczyć, dopowiedzieć otwierania zamków, to płacimy 300 sztuk złota. Bo nawet 350, nie jestem pewien. Jeszcze nie, jeszcze 10 punktów nauki. Potrzebny jest ci jedynie wytrych. Muszę zarobić 2000 złota. W zamku ostrożnie w prawo i pójść do kapłana Inosa. Iść poprosić o złożyć ofiarę. Wtedy dostanę trochę doświadczenia, przy okazji punkt nauki jeden, będę kwitał, będę miał 5. Będę mógł wydać na siłę albo na coś innego. To właściwie wszystko. Dobra, kupimy jeszcze u niego wytrych. Możesz mi sprzedać parę. Jeśli masz 12 wychytrychów, to będzie mnie kosztować trochę. 120 złota to będzie mnie zostanie chyba 130, jeśli dobrze pamiętam. Nie tylko no, 130 kosztuje mnie to. Znaczy zostaje mi 130, kosztuje mnie 120. No. Dobra, będziemy powoli kończyć tym tutaj zebranym.
Dobra, dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. W następnym odcinku postaram się wejść do ścieków i zostać członkiem gildii złodziei. To na razie, cześć.